Głównym celem projektu Baranów i Leoncin Dobrze Rządzone była poprawa jakości usług świadczonych przez gminę. W osiągnięciu tego celu pomogła nam firma Kartomatic, proponując do wykorzystania platformę Mobilna Gmina. Jest to bardzo przydatne i nowoczesne narzędzie, które umożliwia szybkie podejmowanie trafnych decyzji. Zastosowanie urządzeń mobilnych jest pomocne przy inwentaryzacji zasobów gminy, przy bieżącym monitorowaniu, kontaktach z mieszkańcami, a także promocji gminy. Jestem przekonany, że korzystając z platformy Mobilna Gmina staliśmy się urzędem nowoczesnym i otwartym na potrzeby mieszkańców oraz inwestorów. Oprócz niezbędnego oprogramowania firma Kartomatic zaoferowała również szkolenie, które miało na celu pokazanie przydatności platformy w codziennej pracy w gminie. Po części teoretycznej z obsługi geoportalu odbyły się zajęcia praktyczne z użyciem tabletu, który okazał się urządzeniem intuicyjnym i łatwym w obsłudze. Zinwentaryzowano wybrane budynki posiadające dachy azbestowe. W tym celu wykorzystano zaprojektowany podczas części teoretycznej przykładowy formularz, który umożliwia dodawanie dokumentacji zdjęciowej oraz przykładowych danych potrzebnych do zarządzania azbestem w gminie. Na koniec przewidziano panel dyskusyjny, gdzie rozmawiano o potencjalnych możliwościach wykorzystania platformy Mobilna Gmina. W toku dyskusji padły inne propozycje użycia platformy, takie jak kontrola nielegalnej wycinki drzew, inwentaryzacja zabytków czy dokumentacja stanowisk archeologicznych. Geoportal jest to świetne miejsce, gdzie można znaleźć wiele informacji na temat terenu, na temat w ogóle gminy. Platforma Mobilna Gmina w znaczny sposób usprawni pracę urzędników. W realny sposób, bardzo prosty sposób, mamy możliwość stworzenia pełnej inwentaryzacji całego obszaru, zarówno w zakresie numerów podziałowych działek, numerów kolejnych budynków, w zakresie chociażby utylizacji azbestu. Mieszkańcy będą mogli nas również powiadamiać o fakcie powstawania dzikich wysypisk, o miejscach, gdzie mieszkańcy w sposób niekontrolowany wyrzucają swoje śmieci. Ktoś wycina drzewo, okazuje się, że to drzewo jest właśnie może zabytkiem albo jakimś taką podochroną, prawda, jakiś rzadki gatunek i też tu daje nam możliwości szybkiego zareagowania. Dlatego myślę, że ten geoportal będzie miejscem, gdzie zarówno my, urzędnicy, jak również mieszkańcy, inwestorzy, turyści znajdą wszystko tego, czego potrzebują.